Wiemy, że Urząd Gminy wydał opinie w sprawie tego, co tutaj się dzieje, które trafiły do starostwa. Ile było tych opinii i jakie były te opinie? Urząd Gminy w Sidrze przysłał do starosty Sikulskiego dwie opinie w czasie trwania postępowania administracyjnego. Jedna była negatywna, druga w dalszej części była już pozytywna. Udostępniliśmy tak te opinie do wglądu. Z których wynika, czym się gmina kierowała, wydając... Jakie teraz kroki zamierza podjąć starostwo w sprawie tego przedsiębiorstwa? Na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem wcześniej, została wydana decyzja odmawiająca zezwolenia na zbieranie odpadów. Pan Romuald Rolek odebrał mniejszą decyzję 20 marca, więc jeszcze istnieje termin odwołania. Więc może się odwołać oczywiście od tej decyzji. A co będzie, jeżeli decyzja okaże się przychylna przedsiębiorcy? Poczekamy na rozstrzygnięcie SKO i wtedy starosta Sikulski podejmie dalsze działanie. Jednak jego stanowisko jest od początku do dnia dzisiejszego takie samo. Nie zezwalam. Nie ma gwarancji, że będzie wprowadzone działanie zgodnie z przepisami. Tak jak widzimy na dzień dzisiejszy, nie ma zezwolenia, a te odpady są tutaj, tak? Każde takie tłumaczenie się jest tłumaczeniem, no niekoniecznie trafiające.